Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do fragmentu, który zapisany jest w drugim rozdziale listu do Galacjan, 20 werset, w którym apostoł Paweł napisał tak: Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Apostoł Paweł w tych słowach chce nam powiedzieć o tym, że został złamany, że jego ja zostało ukrzyżowane na krzyżu razem z Chrystusem, że dobrowolnie poddał się pod autorytet Jezusa Chrystusa, ukrzyżowując swoje stare życie, swoje ja i wybierając posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Jego niezależność została bardzo mocno skruszona, złamana. Wiemy, kim był Paweł, wiemy, jakie było jego życie i wiemy, jaką miał pozycję. Dlatego też potrzebował takiego złamania swojego ja, swojej niezależności, tego, kim był. I bezwarunkowego poddania się Jezusowi Chrystusowi, wiedząc, w jaki sposób dokonało się to złamanie. Dlatego też, jako chrześcijanie, musimy świadomie wyrzec się swojego ja, ukrzyżować swoje ja razem z Chrystusem i stać się niewolnikami Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy to zrobimy, to wtedy rozpocznie się w nas proces uświęcania. Wtedy będziemy uświęcać się dlatego, że doświadczyliśmy przemiany naszego życia, staliśmy się nowymi ludźmi. Kiedy śledzimy Ewangelię, to możemy zauważyć, że Pan Jezus nigdy nie nalegał na to, żebyśmy poddali się Jego autorytetowi na siłę. Nigdy nie powiedział, będziecie mi poddani, albo musicie być mi poddani. Wiecie, w tej sprawie zostawił nam wolny wybór. To ode mnie zależy, czy ukrzyżuję swoje ja, czy nie. W jednym z książek przeczytałem, że to jest tak wolny wybór, że możemy napluć Panu Jezusowi w twarz lub skazać Go na śmierć, jak czynią to niektórzy, a pomimo tego nie powie nam ani słowa. Dlatego, że Jezus oczekuje dobrowolnej decyzji, dobrowolnego poddania się pod Jego panowanie. Nie na siłę, ale po prostu z własnej decyzji, kiedy jesteśmy ukrzyżowani razem z Nim, kiedy nasze ja zostaje ukrzyżowane na krzyżu, wtedy możemy żyć już nie my, ale żyje w nas Chrystus i wtedy możemy być poddani procesowi uświęcania. Dlatego chciałbym Was zachęcić. Jeżeli tego jeszcze dzisiaj nie zrobiłeś, to przyjdź pod krzyż, ukrzyżuj swoje ja i poddaj się dobrowolnie pod panowanie Jezusa Chrystusa, aby mógł się rozpocząć w Twoim życiu proces uświęcania, przemiany, abyśmy stawali się podobnymi do Chrystusa. Radości w Panu, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan będzie.